Katowice, wciąż kojarzone głównie z górnictwem, przemysłem i wielkimi imprezami w Spodku, zamierzają postawić na niestandardową promocję pod hasłem Centrum Nowych Form. W środę, 13 czerwca, zaprezentowano założenia nowej strategii promocji Katowic, stawiającej na eksponowanie bogatego dziedzictwa miasta i jego metropolitalnej skali przy wykorzystaniu alternatywnych form przekazu i dotarcia do odbiorców. Do końca czerwca strategia obejmująca okres do 2020 roku będzie przedmiotem konsultacji społecznych. Później projektem zajmą się miejscy radni. Taki dokument jak strategia, czy strategia ogólna rozwoju miasta, którą Katowice na szczęście już od 7 lat mają, czy strategie sektorowe, w tym strategia promocji, są dokumentami absolutnie niezbędnymi. I dzisiaj można powiedzieć, że na szczęście w końcu Katowice dorobił się projektu strategii promocji, bo to porządkuje nasze działania, wyznacza cele krótko, średnio i długoterminowe, ale co równie ważne, porządkuje również zasady wydatkowania środków publicznych. Promocja to nie tylko to, co robią urzędnicy Wydziału Promocji, ale to przede wszystkim to wszystko, co się w mieście dzieje, bo wszelkie zmiany, które w mieście zachodzą, tak w obszarze inwestycyjnym, jak i w obszarze infrastruktury, jak w obszarze edukacji, w obszarze kultury, są czymś, co oddziaływuje na promocję. A strategia pomaga te wszystkie rzeczy zebrać i w jednolity sposób opowiedzieć o nich, co pozwoli ten wizerunek dość sukcesywnie i z mozołem zmienić. Aspirujemy do tego, żeby ujrzeć te Katowice w taki sposób, iż ten taki, to się coś wydaje, że ciąży. Naszym zdaniem to nie ciąży i to ostatnie działania na wizerunku, prawda? I to ostatnie działania Katowic pokazały. Wracamy do tego, żeby nasz przekaz był wiarygodny, bo najważniejsze w działaniach promocyjnych jest to, żeby uwiarygodnić przekaz, że jeżeli w głowach ankietowanych, a robiliśmy bardzo pogłębione badania, bo w ankietach brało udział 3,5 tysiąca osób. Na takiej próbie nikt do tej pory badań wizerunkowych nie zrobił dotyczących wizerunku miast. Jeżeli w tych głowach tak silnie Katowice są utożsamiane z przemysłem, z gwarą, ze specyficzną, czytaj, śląską kulturą, to znaczy, że to trzeba wykorzystać. Strategia jest niczym innym, tylko uporządkowaniem. Strategia nie narzuca, strategia podsumowuje, strategia porządkuje pewne działania. Nasza strategia chciałbym, żeby uporządkowała tylko na początek jedną rzecz, że Katowice mają jedno logo, jedno hasło promocyjne i to byłoby naprawdę dużo. Mamy dzisiaj nadpodaż, mamy dzisiaj za dużo znaków, za dużo symboli konkurujących ze sobą i ja się stwierdzeniem, że Spodek jest promocyjnym symbolem Katowic jedynym, dzisiaj używanym, nie zgodzę, ponieważ widziałem wiele innych. Symbolem graficznym stolicy regionu nie będzie już Spodek, ale znany ze starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury Serce, którego kolorystyka symbolicznie łączy przemysłowe korzenie oraz współczesną aktywność i wielobarwność miasta. Samorządowcy chcą budować jego wizerunek jako nowego europejskiego centrum alternatywnych, ofowych, nowoczesnych trendów w kulturze, sztuce, edukacji, biznesie, a nawet sporcie. Symbole są ważne, dlatego że utożsamiamy się z nimi i w moim odczuciu jest to trafione. Uważam, że nawiązanie do logotypu Europejskiej Stolicy Kultury jest świetne, zwłaszcza patrząc na to szerokie spektrum, czyli kulturę, sport, przedsiębiorczość, naukę. Myślę, że to się przyjmie w mieście i na zewnątrz. Twórcy strategii podkreślają też, że Katowice to centrum metropolii, miejsce spotkań mieszkańców całego regionu i europejskiego biznesu, miasto dumne ze swojego kulturowego i przemysłowego dziedzictwa. Samorządowcy doszli do wniosku, że potrzebne jest ożywienie wizerunku miasta, a to wymaga nowych, niestandardowych działań. Priorytetem ma być promocja Katowic jako dobrego miejsca do mieszkania, inwestowania, nauki i pracy, a także centrum spotkań oraz centrum kultury i rozrywki. A jak podkreślano na konferencji prasowej, dotychczasowe projekty związane ze staraniami o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury oraz Miastem Wielkich Wydarzeń wyczerpały swoją formułę i czas na stworzenie nowej kampanii. Te działania promocyjne, które były prowadzone, one są rozproszone dosyć w różnych kierunkach i żeby tworzyły nowy obraz, rzeczywisty obraz miasta nauki, miasta kultury, miasta, które dynamicznie się rozwija mimo kryzysu w Polsce. Filarami nowego wizerunku Katowic mają być pojęcia metropolitalności, przemiany, dziedzictwa, przemysłowego, kulturowego oraz regionalnej tradycji, a także takie cechy jak aktywność, alternatywa oraz ekoodpowiedzialność za czystość w mieście.
ten dokument powinien oczywiście wyciągać wszystkie nasze największe pozytywy, żeby nimi się chwalić i posługiwać, ale również powinien pokazać, w jaki sposób maskować niedoskonałości, czy je zmieniać. A z tekstu tego dokumentu wynika, że poprzez promocję chcielibyśmy w ogóle zmieniać miasto. To nie do końca o tym powinien być ten dokument. Twórcy strategii zapewniają, że postawienie na alternatywę oraz nowoczesne formy promocji nie oznacza odcinania się od przemysłowych korzeni miasta. Fajne są imprezy, kiedy są organizowane na terenach pokopalnianych. Stąd sukces festiwalu Tauron Nowa i Muzyka. Że inspirujące są galerie, wystawy, które odbywają się w również postindustrialnych miejscach. Że Barbórka to może być super impreza, przy której dobrze będą się bawili młodzi ludzie, bo to jest silna marka. Do środy, 22 czerwca, założenia strategii były przedmiotem internetowych konsultacji społecznych prowadzonych za pośrednictwem witryny www.opowiedzkatowice.pl. Większość mieszkańców naszego kraju nie chciałaby przyjechać do Katowic i tu mieszkać, żyć, pracować. Myślę, że powinniśmy wobec tego dojść do określenia takich przedsięwzięć i takich kierunków działania, żeby ten stan rzeczy zmienić w perspektywie 10, może 20 lat. Koszt opracowania strategii, obejmujący także badania diagnozujące obecny wizerunek Katowic, to blisko 300 tysięcy złotych. Aby uzyskać rzetelny obraz sytuacji miasta i wskazać obszary, gdzie stolica województwa śląskiego może konkurować z najlepszymi, wzięto pod uwagę ponad 360 różnych wskaźników statystycznych. Jesteśmy stolicą regionu. W związku z tym powinniśmy zrobić wszystko, aby przyciągać do Katowic biznes, przyciągać ludzi młodych, wykształconych i w tym kierunku powinniśmy zmierzać. Tak naprawdę mieszkańcy przy takich strategicznych decyzjach, strategia promocji miasta, powinni być zaangażowani od samego początku tego procesu, na każdym jego etapie, żeby oni czuli, że mają wpływ na to, co się w mieście dzieje, bo miasto to przede wszystkim mieszkańcy, a nie drogi, ulice, budynki i place. Że to jest dla nich, że to jest o nich, że mają wpływ na to, co w tej strategii będzie, jak ona będzie zmieniała miasto. Drugim horyzontem w przypadku Katowic powinien być ten klient zewnętrzny, tak? Czyli to całe nasze otoczenie i ludzi, którzy chcielibyśmy, żeby przyjechali do Katowic, uczyć się, studiować, pracować, mieszkać, czy instytucje, które tutaj chcemy ściągnąć. Już 30 czerwca trzecia edycja Święta Szlaku Zabytków Techniki, czyli Industriada 2012. Industriada jest dla pasjonatów techniki, ale jest również dla rodzin z dziećmi, jak i młodzieży, bo program Industriady tej trzeciej edycji staraliśmy się właśnie ustalić w ten sposób, aby każdy miał okazję się przekonać, że technika zbliża ludzi i że zabytki techniki są fantastycznymi miejscami na spędzanie czasu wolnego. Tym razem 36 wyjątkowych obiektów przemysłowych w województwie śląskim łączy motyw światła, które wypełni wszystkie industrialne przestrzenie. W czasie całego dnia, w tej odsłonie dziennej programu Industriady, będziemy mieli okazję eksperymentować ze światłem, uczestniczyć w interaktywnych warsztatach, sprawdzać lasery oraz wiele, wiele innych tego typu atrakcji, które właśnie związane są ze światłem. Natomiast w części nocnej to różnego rodzaju spektakle, pokazy laserowe, mappingi, koncerty i to światło na dziedzictwo industrialne, to światło na zabytki techniki ma właśnie wszystkich nas przekonać, że technika zbliża ludzi. Industriada odbywa się aż w 22 miejscowościach regionu, w tym w Katowicach, w 36 lokalizacjach, aż 4 z nich zlokalizowane są na terenie Katowic. To oczywiście kolonia robotnicza Nikiszowiec, to kolonia robotnicza Giszowiec, to Szyb Wilson oraz teren nowo budowanej siedziby Muzeum Śląskiego na terenie byłej kopalni Katowice. Zainteresowanych szczegółami widzów odsyłamy na stronę internetową www.industriada.pl. W dniu Industriady razem z Metropolią Silesia przygotowaliśmy bezpłatny transport, który łączy wszystkie obiekty znajdujące się na szlaku zabytków techniki tu w aglomeracji górnośląskiej. I znowu mieszkańcy Katowic mają szczególne szczęście, ponieważ punkt przesiadkowy zlokalizowany będzie na placu Sejmu Śląskiego.